Zakopiański Oddział Kasy Stefczyka istnieje już prawie 12 lat. W tym czasie członkami kasy zostało ponad 2000 osób. Aby dotrzeć do jeszcze większej liczby klientów, staramy się uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Celem takich działań jest promowanie naszego oddziału, promowanie kasy Stefczyka. Wspieramy tutejszą kulturę, wspieramy działalność również gminy Poronin. W tej gminie dzieje się bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń. My staramy się uczestniczyć w większości. Jako kasa Stefczyka pierwszy raz uczestniczymy w tym konkursie i mam nadzieję, że w przyszłości współpraca z gminą Poronin również będzie przebiegała tak jak do tej pory. W tym roku będziemy wręczać nagrodę, którą ufundowała Kasa Stefczyka. Mamy możliwość wybrania sobie potrawy, którą nagrodzimy prezentem niespodzianką. Konkurs potraw jest organizowany z myślą o naszych gaździnach, gospodyniach, które na co dzień gotują w domu, w pensjonacie, w ośrodkach wypoczynkowych, aby swoje zdolności i umiejętności kulinarne zaprezentowały właśnie wśród gospodyń innych sołectw, aby wzajemnie wymieniły się przepisami i poznawały swoją kuchnię między sobą. Z licem wszystkim, co by dobrze się tu bystrym przy tym kulinarnym spotkaniu czuli, co by ucieszyli się i smakiem, i widokiem tego, co gaździny na stoły wystawiły. No i pozostaje mi powiedzieć, że 13. konkurs potraw regionalnych w Nowym Bystrym w roku 2013 uznajemy za otwarty. Witajcie wszystkich w Bystrym! Na stole rozłożone, no i troszkę mam tremy. Pączków napiekły, grzybów narektowały, ciasta, moskolików, kiełbasę z dzika, Kasi, który się musiał być na juchasce. Kiełbasę z dzika, pasztety, kiski, to co u nas w chałupie się dawno jadło. Grzyby, brędza, co było w chałupie, to się robiło i tak się robi do dzisiejszego dnia. To jest po góralsku golonka, ale my to nazwamy, że to są sołtyski kolana. Konkurs jest imprezą cykliczną, czyli z roku na rok odbywa się zawsze w październiku, w trzecią niedzielę. Z racji tego, iż panie gospodynie są już po sezonie letnim, jesiennym, mają więcej czasu i swoje zdolności, umiejętności kulinarne mogą zaprezentować nam, mieszkańcom oraz gościom, którzy jeszcze przebywają na terenie Podhala na wypoczynku. Wieźmo się cim folić i cim degustować, bo ciężka robota jest cim poczęstować. Cemu zeście cemu piece powolali, na cim ze będziecie moskole piekali. Przy centralnym piecu nogi se osusis, ale ta do gęby to se nic nie wróci. Wielkie brawa, przegrojcie moze, co by se pani Antonia dychła trochę. Bardzo serdecznie zapraszam na przyszły rok, na 14. już konkurs potraw regionalnych. Odbędzie się w sołectwie Stasikówka. Daty nie podam, przypuszczalnie 19 października to będzie niedziela właśnie. I wszystkich miłośników i smakoszy zapraszam na konkurs. Nagroda trafiła do pani Stanisławy Galicy z Małego Cichego za kotleciki jagnięce. Pytomy pięknie i wielkie brawa. Bo to jest kasa, a w tej kasie podobno pełno pieniędzy. Wielkie brawa.